Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Gods Will Be Watching. I jak widzicie, jesteśmy 3 dni przed atakiem na laboratorium kosmiczne, z którego wykradliśmy w zeszłym odcinku dane wywiadowcze na temat... dane wywiadowcze, raczej badania nad wirusem Meduza i znajdujemy się teraz na statku macierzystym Xenolajferów, tak jak mówiłem wcześniej, 3 dni przed tym abordażem, którego dokonaliśmy i który nam się powiódł. Jednakże Burden, z tej strony sierżant Burden, komunikuje się z wnętrza statku macierzystego, statku wojennego macierzystego Xenolajferów. Oczekuje na zabezpieczoną transmisję typu B z kompanią Everdusk dla wiedzy uniwersalnej, czy jak to woli, wiedzy wszechświata. Inicjowanie bezpiecznego połączenia 6. Sierżancie, minęły 3 miesiące od waszej ostatniej transmisji i teraz mówi do nas Ekup, jakbyście nie zauważyli. Protokół misji dyktuje, że dyktuje dyktuje raport co najmniej raz na co najmniej 2 tygodnie. To nie był mój wybór, sir. Było mnóstwo aktywności Xenolajferów. Ostatnimi czasy było mnóstwo aktywności Xenolajferów. Sierżancie, nasze dane wywiadowcze wskazują, że wirus Meduza wpadł w ręce Xenolajferów. Co się stało? Jeszcze nie. Uspokójcie się. Liam planuje atak na jeden z gwiezdnych laboratoriów, jak to ja wcześniej powiedziałem, Imperium Holistycznego. Planem jest wykradnięcie ich badań nad wirusem Meduza. To jest niedopuszczalne, Burden. Xenolajferzy nie mogą dostać w swoje łapska, nie mogą mieć dostępu do wirusa Meduzy. Tym razem posunęli się za daleko. Sierżancie, to są twoje nowe rozkazy. Wyeliminować Liama w Ornach Gau i sabotażować jego plan. Sir, zabicie lidera Xenolajferów to nie jest rozwiązanie. That course of action will blow up. Ten rozwój akcji wywoła tylko spieprzy całą 3-letnią operację. Jack i ja pracowaliśmy ciężko, aby zdobyć zaufanie Liama. W ciągu miesięcy możemy uzyskać pokój, peaceful end to the Xenolajferów. Możemy pokojowo rozwiązać organizację Xenolajferów, Ekup. Czy wyście stracili rozum, sierżancie? Nigdy nie pozwolilibyśmy organizacji terrorystycznej na dostęp do broni masowego rażenia. Xenolajferzy nie są terrorystami. Mają idee, they have ideas of revolution. Mają ideę rewolucji, ale Liam nie jest genocidal. Nie wiem, jakby wam przetłumaczyć to słówko, wybaczcie. Znam go, sir. Gadaj tak dalej i rozważymy twoją lojalność, sierżancie. Xenolajferzy są wrogami i muszą zostać zneutralizowani, jeżeli to będzie... To będzie jedyny, tak jakby, jedyne rozwiązanie, jeżeli będzie to konieczne. Potrzebujemy więcej czasu. Sierżancie, posłuchajcie mnie. Biorę odpowiedzialność za każdą akcję podjętą przez Xenolajferów z wirusem Meduza.
Jeżeli przyjdzie czas, moja ręka nie powstrzyma się to do wpakowania kulki w łeb Liama. Ale zabijanie Fornach Gau nie will only unleash, tylko uwolni wojnę, will cost Everdas resources and lives, która będzie kosztować Everdas zasoby oraz życia. Proszę mi uwierzyć, mam wszystko pod kontrolą. I przechodzimy do misji. 20 dni pustych słów, bo tak bodajże się to nazywa. Czas na prysznic, powiedział Irving. Przepraszam, czy was obudziłem? Co jest? Wyglądacie na skonfundowanych. Przedstawię się wam. Ja nazywam się Irving, a ten duży chłopiec ze śmiesznym hełmem to Aleksander. Nie gada dużo, ale jest naprawdę dobrym towarzyszem. Tak jest, dopóki go nie wkurwicie. Ale to się nie stanie. Czy mam rację? Burden. Skończ z tym pieprzeniem. Czego chcecie? Uspokój się. You don't want to push things here, trust me. Nie chcesz pociągać za sznurki. Uwierz mi. Mój szef chce wiedzieć na wasz temat. Jak zwykłe drill. Nie drenażowanie, tylko wyciąganie informacji. Wiek, płeć, lokacja. O, i przy okazji chcą... I przy okazji chcą wiedzieć, co do kurwy nędzy robiliście w naszym laboratorium. Więc... Anyway, pierwsze pytanie. What do you want plan to do with Intel you stole? Co zamierzacie zrobić z danymi wykradzionymi z naszej bazy danych? I teraz uwaga, moi drodzy, na czym będzie polegała ta misja? Ta misja jest kolejną misją randomową w God's Will Be Watching i może trwać krótko, a może trwać bardzo, bardzo długo. Zależy od tego, jak bardzo gra chce nam dopiec lub jak źle będzie nam szło. Na czym będzie polegać? Tych dwóch panów musimy za wszelką cenę wyciągnąć żywcem. I Jacka, i sierżanta Burdena musimy wyciągnąć stąd za wszelką cenę żywcem. Jeżeli zginie Burden, czyli my tak naprawdę, misja się kończy. Jeżeli zginie Jack, to może być trudniej w przyszłości. Ale nie chcemy, żeby Jack zginął. Wolimy, żeby Jack przeżył i ewentualnie był troszeczkę perturbowany. Tak samo Burden, wolimy, żeby był perturbowany, ale on musi przeżyć. Co musimy zrobić? Musimy okłamywać tych panów, ale jeżeli będziemy za dużo kłamać, albo będziemy źle kłamać, bo szanse naszego skłamania są procentowe, i jeżeli trochę za bardzo przegniemy w którąś ze stron, po prostu dostaniemy wpierdol od tych dwóch panów. Jak na razie nie mają przy sobie nic, ale jak tutaj widzicie, mają piły, mają różne narzędzia tortur. I tak to wszystko będzie się sprowadzać do tego, że będą nas torturować, żebyśmy powiedzieli całą prawdę. My za to mamy koło ratunkowe w postaci tego, że co jakiś czas ktoś nas odwiedzi, znaczy się co każdy dzień będzie nas odwiedzać jedna osoba, dokładnie Liam, tak, ja już tą misję próbowałem przejść, znaczy inaczej, zagrałem w tą misję 5 minut, żeby sprawdzić dokładnie o co w niej będzie chodzić i po tych 5 minutach przegrałem, więc teraz już wiem czego nie robić, tak mniej więcej. Także to może być dość ciekawe i nie zaszedłem tutaj daleko, bo chyba drugiego dnia nie przeżyłem w czasie tego wywiadu, ale zrobiłem research, żeby po prostu ta misja nie była, wiecie, typu try and fail, tylko żebyśmy z góry wiedzieli co robić i żebyście byli świadomi tego, że pomimo tego, że ja zrobiłem research na temat tej misji, to ta misja jest w dalszym ciągu upiornie trudna. I serio, pierwsza misja w porównaniu do tego to jest pryszcz. Serio.
uwierzcie mi lub nie, ale ta misja potrafi zajść za skórę. Plus kolejna misja w świetnie wykonanym pixel arcie, ale o tym sobie za chwilę powiemy. Na początku Jack. Nie możemy skłamać, bo mamy tylko 10% na skłamanie. Jedynym ratunkiem dla nas jest kłamanie na przemian z tak naprawdę wyznaniem tego. Tylko, że jeżeli wyznamy prawdę, to tak naprawdę dzień się nie kończy. Oni chcą kolejnych informacji od nas, więc na początku Burden, przemyśl. Hej, jesteś głuchy? Powiedział Irving. Au, oberwaliśmy. Czego wasza organizacja potrzebuje z naszych danych? I tak, i teraz tu się zaczyna. Dopóki będziemy na siłach, dopóki nie będziemy krwawić, jest dobrze. Burden, pomyśl jeszcze raz. Hej, jesteś głuchy? Nie kradniesz samochodu, nie ukradłbyś samochodu, nie zabiłbyś dziecka. Piractwo jest przestępstwem. Wyznajcie swoje plany. I to jest właśnie kolejna rzecz, za którą tą grę lubię. Tu są takie, wiecie, niektóre z tych postaci są takimi typowymi kliszadami. Na przykład Irving wypowiada totalnie kliszowe... takie, wiecie, skojarzenia, które rzeczywiście dużo ludzi by nie robiło i gdyby was przesłuchiwano, to by właśnie stwierdzono: przecież nie ukradłbyś samochodu, nie zabiłbyś dziecka, a piractwo to zbrodnia. Oczywiście nie chodzi o piractwo gwiezdne czy coś w tym stylu, tylko piractwo w sensie kopiowanie czegoś. I to jest taki mały easter egg ze strony twórców, który jest dość przyjemny. Burden. Błagajmy o to, żeby po prostu... to będzie nasza trzecia akcja. Policzmy, ile akcji musimy zrobić, żeby minął dzień. Poprośmy, żeby się nad nami zlitowali. Nie raszujcie wszystkiego. We have all the time in the world. Mamy przecież tyle czasu. Najprawdopodobniej nie jesteś zapoznany z konceptem tortur. To nie poszło dobrze. Dlaczego jacyś leniwi rebelianci jak wy? Więc co tacy leniwi rebelianci? Wiem, że Lausy to nie są leniwi, ale tak to sobie przetłumaczmy. Leniwi rebelianci jak wy chcieli od naszych... od naszych drogocennych danych. Ile mamy szans na skłamanie? Możemy spróbować jeszcze raz. Kto się lepiej trzyma? Burden czy Jack? Jack się lepiej trzyma, dlatego Jack sprowokuj. Ile godzin spędziłeś na siłowni? Pewnie do Aleksandra. Powiedz mi, dlaczego ryzykowaliście swoje życie, aby wykrać te informacje? Pomyśl. Hej, jesteście głusi? Co planujecie zrobić z naszymi naszymi badaniami wykradzionymi z naszej bazy danych? Mamy 96% na skłamanie, więc spróbujmy. We wanted to fund our cause by selling classified information. Chcieliśmy sfundować nasze pobudki, sprzedając te ważne informacje. Classified information to jest coś... To jest taki dość utarty termin, moi drodzy. Classified information to są dane o jakimś stopniu ważności, jak na przykład formuła tworzenia jakiegoś paliwa czy czegoś w tym stylu jest utajniona i na przykład poszczególne elementy tej formuły mają odpowiedni stopień tajności. Na przykład jakiś tam element w procesie, nie wiem, destylacji z czegoś tam, jakiegoś innego pierwiastka ma stopień poufności pierwszego stopnia.
zaś jakiś inny ma stopień wyższy, trzeciego stopnia i on może być tylko dopuszczony jakimś osobom. I to o to chodzi jako classified information w tym sensie. To ma sens. Nieprawdaż? Nie wiem. Następne pytanie. Dla kogo pracujecie? Aj, to... Mamy 10%. Trochę odpoczęli, są w trochę lepszym stanie, więc pomyślmy. Hej, jesteście głusi? Aleksander? Stop. Spójrz, która jest godzina. Wiem, że Irving jest takim kliszową postacią. Zobaczcie, pali papierosa, włosy na żel, skórzana kurtka. Rozpięta skórzana kurtka, klata na wierzchu i myśli, że jest cool. Taki Duke Nukem, ale taka gorsza wersja. Znaczy gorsza, słabsza wersja Duke Nukema, można by było powiedzieć. Taki kliszowy bohater lat 80. Niektóre z tych postaci właśnie na takie są w tej grze stylizowane i to jest właśnie w tej grze fajne, że każda postać ma swoją... Ma swoją osobowość tak naprawdę. Jack nie jest taki sam jak Burden, Burden nie jest taki sam jak Jack. Irving i Aleksander to są już w ogóle dwie różne postacie, a poza tym Irving ma wam przypominać osobę wielbiącą się w strap-onie. Jeżeli nie wiecie, co to jest strap-on, a macie więcej niż 18 lat, wpiszcie w Google. Zachęcam was do nieoglądania tego, ale... za chwilę ominie nas liga baseballowa. Imperium holistycznego, że tak bym powiedział. I cóż, przeżyliśmy pierwszy dzień. Wow. I nawet w miarę się chłopaki trzymają. Jest lepiej niż za pierwszym razem. Za pierwszym razem to dałem się obić jak moje dziecko, tak że Jack krwawił. Więc wiecie, jak mi źle poszło za pierwszym razem. Nie nagrywałem tego, bo chciałem po prostu zrobić sobie research na temat tego poziomu. Ale. Panowie, musicie nam wybaczyć. Mam nadzieję, że miło spędziliście swoją pierwszą sesję. Burden. Było naprawdę miło, Irving. Dziękuję za twój czas. Ha! To będzie zabawne. Dobranoc, przyjaciele. I cóż, przeżyliśmy pierwszy dzień. Alleluja. Mówiłem wam. Dobra, za chwilę chłopaki będą gadać. Ale zanim będą gadać, chciałem się skupić na czymś, co mi się bardzo podoba w tej grze. To znaczy na muzyce. Na muzyce się skupimy później. Ale na grafice. Jak zauważyliście, grafika jest typowo pikselowa. Ten typ grafiki nazywamy pixel artami, moi drodzy. I został wykonany przez docenionego artystę. Mógłbym powiedzieć. Przez artystę dość znanego, ale... Nie szeroko znanego, dość znanego, nie oznacza, że jest szeroko znany. Dlatego zachęcam was, w opisie tego filmu znajdziecie link do Tumbra, osoby o imieniu Jonathan John Romero, znanego bardziej jako Cat and Fish lub John Roru. Naprawdę robi zajebiste pixelarty i jest twórcą wszystkiego w tej grze tak naprawdę, wszystkich backgroundów, nie chciałem powiedzieć teł, bo to brzmi dziwnie i strasznie i aż normalnie mi się sucho zrobiło w gardle od słowa teł. Liczba mnoga od słowa tła jest dziwna w języku polskim. Anyway, Jack, więc myślisz, że... Myślisz, że przechodziliśmy przez gorsze rzeczy. Więc, aha, to nie jest w sensie zapytania. Więc, myślisz, że przechodziliśmy przez gorsze rzeczy niż to? Żyjemy. Nieprawdaż? Aktualnie po prostu skupmy się na pozostaniu przy życiu. Okej. Okay. Do kiedy? Nie wiem. Ale tak długo... There's still breathing, we have a chance. Tak długo jak będziemy oddychać, mamy szansę. Nie rób ani nie mów niczego głupiego. Wybraliśmy
musimy dobierać nasze słowa mądrze. Nie obchodzi mnie o... I don't care about giving up information about Xenolifer. Nie obchodzi mnie, czy damy im jakieś informacje na temat Xenoliferów. As this lunatic knows everything he wants, we're dead. Ale dopóki ten... Jak tylko ten obłąkaniec dowie się wszystkiego, co chce, jesteśmy martwi. I teraz wiecie, dlaczego nie można mu cały czas mówić prawdy albo dopuścić do tego, żeby nas obił na śmierć. Dlatego też przez noc, bo teraz mamy taki jakby przeskok pomiędzy kolejnymi etapami, w tym etapie kolejny dzień przyniesie nowe tortury. I jeszcze jedna rzecz. Z tego, co wyczytałem, tortury są randomowe. Więc najgorsza z nich, nie wiem jaka może być, bo nie doszedłem do tego, nie chciałem sobie spoilerować zabawy, ale z tego, co zauważyłem, może być kiepsko. Jeżeli widzicie tutaj, tu gdzie teraz wskazuję myszką, znajduje się siekierka, a tutaj znajduje się leże do wyciągania kręgosłupa, lub jak to woli, leże do powiększania człowieka, nie członka człowieka. Aj, to może boleć. Takie narzędzie dość tortur, takie... Zauważcie, że te narzędzia tortur wcale nie odbiegają niektóre od nich od tych średniowiecznych. Na przykład to leże, to jest ewidentnie zerżnięte ze średniowiecza i chyba do dnia dzisiejszego się nawet sprawdza, więc dlaczego w przyszłości miałoby się nie sprawdzać, prawda? Nieprawda? Brzmi jak solidny plan. Zamknij się i odpocznij. Najgorsze jeszcze przed nami. I... Jak widzicie, jeszcze nikt do nas nie przyszedł. Dopiero tej nocy ktoś do nas przyjdzie, z tego co zdążyłem się zorientować. Możecie myśleć, jak ktoś taki skończył będąc osobą torturującą? I nie lubię tego pytania. Being a torturer is bad. To implikuje, że bycie osobą torturującą jest złe. Ale wiecie, tortury to sztuka. From proud legacy of professional torture. Wyrosłem z legacy. Matko jedyna. Legacy to jest coś, co otrzymujemy po naszych przodkach. To jest taka tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wyrosłem z tradycyjnej, z dumnej tradycji profesjonalnych ludzi torturujących. Tortury nie są czystą przemocą. Czasami nie są przemocą, nie są w ogóle przemocą. Zwierzęta nie praktykują tortur. Tortury zostały stworzone przez człowieka. Stworzone... A craft owned to perfection by countless guys like you and me. Stworzone przez niezliczoną ilość ludzi takich jak ty i ja. Tortury nie imitują zdarzeń pomiędzy dwoma ludźmi. Zawsze znajdziesz profanum, znajdziesz więź profanum pomiędzy torturującym a ich ofiarami. Ponieważ, wiesz, you'll be the last, ja będę twoim ostatnim przyjacielem, jakim będziesz miał w swoim życiu. Więc polecam, abyście czerpali przyjemność z tej przejażdżki. Teraz powiedzcie mi o swojej organizacji. Masz młotek, więc to może być bolesne. Mamy 42% na skłamanie, więc pomyślmy. Hej, jesteście głusi? To boli już od samego patrzenia na to. Poprzednim razem miałem rurkę, którą mnie okładali. I to było bolesne, a to już jest bardziej bolesne. Obijanie kolan
Nawet sobie nie wyobrażacie, jak się odsuwam od monitora, nie chcąc patrzeć na to, jak obijają im kolana młotkiem, aż mnie bolą moje już i tak obolałe kolana. Niezbyt wielu ludzi ośmiela się rzucić wyzwanie Imperium Cholastycznemu, więc skąd się skąd jesteście, idioci? Burden, błagaj. Proszę, zatrzymaj się albo umrę. Prawdopodobnie nie jesteś zaznajomiony... A, to już mieliśmy. To będzie bardzo boleć. Aj. Powinniście być dumni ze swoich akcji. Po prostu... Cried, you have left and tell me your faction's name. Po prostu wyzbądźcie się swojej małej dumy, która wam pozostała, i powiedzcie mi nazwę waszej frakcji. Nie chcę im się spowiadać, wolę ich poprosić jeszcze raz. Może teraz się zlitują z racji tego, że krwawimy. Niech to zrobi Jack. Myślę, że nie mogę, że nie wytrzymam dłużej. Okej. Macie trochę czasu na złapanie oddechu. No dalej, przynajmniej powiedzcie mi nazwę waszej pseudoterrorystycznej komórki. Tak, pomyślmy. Jeśli jeszcze raz nas obiją, to znowu będziemy krwawić, ale możemy ich wtedy okłamać. Hej, jesteście głusi? Mam nadzieję, że... się źle nie skończy. Właśnie, znowu plujemy krwią. To znaczy, że jeżeli jeszcze raz nas oberwiemy, to będzie źle z nami. Ale więc dla kogo pracujecie? I teraz mamy duże szanse na skłamanie. Mamy 100% szans na skłamanie. Na pewno skłamiemy. Ale następnym razem musimy im się wyznać, ponieważ no, to nas postawi w bardzo złej sytuacji. Ale co chciałem wam powiedzieć? Jeżeli zauważyliście, dobrze, ja też to dopiero teraz zauważyłem, kłamstwa, procent kłamstwa przechodzi nam z dnia na dzień. To znaczy, że zachowujemy progres w tym, co wymyśliliśmy, co już nakłamaliśmy, co już sobie, jakie kłamstwo wymyśliliśmy. Więc skłammy im, mamy na to 100% szans i... Jesteśmy tylko ludźmi, którzy są w jarzmach, nie w jarzmach, którzy są naciskani, czy też są opresjonowani. Boże, czy w Polsce istnieją proste słowa do wypowiadania w języku polskim? Chyba nie. Ale przez Imperium Holistyczne. Jesteśmy ruchem oporu i chcemy obalić wasze imperium. To ma sens. Nieprawdaż? Nie wiem. Następne pytanie. Jak udało wam się wejść do naszego laboratorium kosmicznego? Pomyślmy, bo znowu jesteśmy w stanie takim, że możemy pomyśleć. Tylko pamiętajcie, że błaganie nie zawsze zadziała. Więc jeżeli teraz pomyślimy, a potem pobłagamy ich o to, że zlitujcie się nad nami, to może to nie zadziałać i możemy umrzeć. Nie chciałbym tego, ale spróbujmy. Przemyślmy jakieś kłamstwo. Mamy 10% na skłamanie. Chcę jak najwięcej kłamać, nie chcę im powiedzieć. Nie chcę im za dużo powiedzieć, ponieważ to może wpłynąć na przyszłą rozgrywkę. Nie wiem, czy wpłynie, czy nie, ale wiem na pewno, że jeżeli utrzymamy utrzymujemy członków przy życiu odpowiednich, tak jak na przykład tutaj Jacka, bo Jack może zginąć, a my możemy przeżyć, to na pewno będzie to miało jakiś wpływ w przyszłości, bo ta gra jest tak stworzona, ten typ gier tak ma, że akcja równa się reakcja. Tak jak widzicie tutaj, my kłamiemy, namyślamy się i obrywamy za to, że namyślamy się, że nie chcemy im nic powiedzieć. I koniec dnia. Gratuluję, przeżyliście kolejny dzień w kiepskim stanie, w pizdu kiepskim stanie, ale powinniśmy odpocząć przez noc i mamy teraz mały problem, bo nie wszystkie z tych broni zadają tyle samo obrażeń.
to tak na łebski rozum i z tego, co już zauważyłem, rurka zadawała więcej obrażeń od tego wspaniałego młotka. A jeżeli już wezmą nas na to, to już będziemy totalnie w dupie, ale... Nie dacie nam żadnej nagrody? Oczywiście. Czego chcecie? Torturowania na ścianie? Czy siekiery? Zapomnij. Możemy dostać, czyli w następnym dniu, albo to, albo to, albo jest jeszcze trzecia opcja, że dostaniemy coś innego. Boję się siekiery. Ściany nie tak bardzo, bo po prostu możemy wyznać swoje winy, albo błagać o litość, bo na ścianie działa to bardziej, żebyśmy nie stracili. Plus albo Jack, albo Burden. Chcę obydwóch utrzymać na życiu i nie zdziwcie się, że jeżeli na przykład Jack zginie, to po prostu zabije Burdena i rozpoczniemy tą misję jeszcze raz, bo ja chcę, żeby jeden i drugi przeżył. Wiem, mam jakieś dziwne bzdurania, ale... Chcę po prostu wam pokazać, w jaki sposób można napinać się do granic możliwości samego siebie, wytężać mózg i nie tyle ryzykować, co dokonywać chłodnej kalkulacji, co chcemy zrobić. Ale, Jack, czasami zastanawiam się, dokąd zmierza... co my robimy ze swoimi życiami? Te krzesła zaczynają sprawiać, że zastanawiam się na temat wielu rzeczy. To znaczy, chciałem powiedzieć, byliśmy z Xenoliferami przez 3 lata. Byliśmy do dnia dzisiejszego byliśmy z Xenoliferami przez 3 lata. I oczywiście nie dołączyliśmy do nich, aby bronić ich sprawy. Ale skończyło się właśnie tym. Xenoliferzy są dobrymi ludźmi z dobrymi intencjami. Ale to nie tylko to się liczy. Co masz na myśli? To wszystko zamyka się do ich metod. Możesz chcieć uratować świat, ale wielkie idee przychodzą z wielkimi, z ogromnymi pytaniami. Ile krwi jesteś w stanie przelać, aby uzyskać sukces? I przyszedł Liam, a Liama się tutaj nie spodziewałem. Myślałem, że ktoś z Ekuku do nas przyjdzie, a to Liam! Liam! Przepraszam, że jestem, że to trwało tak długo. Nie myśleliście, że Xenoliferzy zostawią was tutaj na dole, prawda? Dzięki Bogom! Wydostań nas stąd! Przykro mi, ale to nie jest dobry pomysł. Co? Nie pierdol! Jesteśmy w więzieniu ulokowanym na jednym z wędrujących księżyców Imperium Holastycznego. To jest ciekawe. Ta wielka skała jest zbyt bardzo broniona dla... Chciałem rzucić sucharem dla skazanych na śmierć, dla ucieczki z więzienia. Przecież wiemy, że tłumaczenia polskich seriali, tytułów polskich seriali są czasami bzdurne, ale dla wyrwania was z tego więzienia. Co cud, że dotarłem tak daleko. Myślę, że... I don't think we can make it together. Myślę, że nie możemy tego zrobić razem. Kurwa. Nawet ja nie wiem, czy mogę się stąd wydostać samemu. Cóż, więc bierz krzesła i usiądź z nami. Jaki jest plan? I know you have one. Wiem, że na pewno masz jakiś, Liam. Zgadza się. Może być samobójczy, możesz... Mogę być samobójczym bohaterem, ale nie jestem samobójcą idiotą. Xenoliferzy przygotowują operację ratunkową. To nie będzie łatwe, ale nic
But nothing withstands a clever plan. Ale nic nie stoi ponad jasnym planem. No, oczywiście. Co chcesz, żebyśmy zrobili? Chcę, abyście opierali się 20 więcej dni to. Jeszcze więcej 20 dni tortur. Co? Wiesz, clever plans usually aren't the quickest. Takie bardzo błyskotliwe plany nie są najszybszymi. Dlatego jestem tutaj, aby wam pomóc w tej mierze. Aktualnie znalazłem lokację przyczółka medycznego, czy też medycznego skrzydła. Przyczółka medycznego bardziej. Nad tym piętrze. Mogę się tam przekraść i ukraść medykamenty, jeżeli chcecie. Medykamenty przywrócą wam zdrowie, więc będziecie mogli opierać się dłużej. Czyli mam rozumieć, że jeżeli przyniesiesz mi medykamenty, to będę mógł nie tylko nas one uzdrowią, ale dzięki nim będziemy mogli dłużej się opierać. Leki przeciwbólowe pozwolą wam opierać się dłużej. Czyli te pozwolą nam dłużej być odpornym na ból, czyli więcej będą mogli w nas władować tortur. Czyli jedno z dwóch. Dzięki czemu te gnojki, te metody tortury, metody tortur tych gnojków nie będą tak efektywne. Ale nie będziecie tak szybko wracać do zdrowia, jak zwykle. Nie podoba mi się to. Painkillery nie za bardzo. Albo, jeżeli wolicie, mogę przynieść wam informacje, które pozwolą wam uporać się z tymi facetami od tortur. Będzie wam łatwiej kłamać, jeżeli wasz oprawca będzie zainteresowany. Jesteś mądrym człowiekiem, Abrahamie. You can survive this and more. Możesz przetrwać to i jeszcze więcej. Dobra. Co powinienem wam przynieść jutro? Szczerze, jeżeli w tym dniu będziemy w miarę ulegli z informacjami, będziemy im skąpili tych informacji, to weźmiemy sobie informacje. Weźmiemy informacje, a w dniu jutrzejszym weźmiemy po prostu healing kit. I tu będziemy mieli 100%, więc ten dzień, który teraz będziemy mieli, nie możemy zakończyć kłamstwami. Musimy przetrwać ten dzień, błagając o życie. Nie możemy za dużo myśleć. Możemy im mówić prawdę, ale chcę informacji. Chociaż healing kit, dzięki niemu będziemy mogli więcej wytrwać. Będziemy mieli tak jakby większy pasek zdrowia. Wiecie co? Zaryzykuję i wezmę informację, a następnym razem weźmiemy healing kit. Informacja. Zrozumiałem. Cześć Liam, pa. No i teraz zobaczymy, jak się nasi chłopcy trzymają. Następny dzień. W miarę dobrze. Chłopie, miałem ostatniej nocy naprawdę dziwny sen. Zrozumcie, wszystko było czarno-białe. Wszystko, ale nie pomarańczowe światło mojego papierosa. Byłem blondynem. Nie byłem blondynem. Trochę lamerskie. I wasn't wearing a heavy metal t-shirt and had long hair. I nie byłem blondynem. Trochę lamerskie. Nosiłem t-shirt heavy metalowy i miałem długie włosy. Żyłem w świecie stworzonym z betonu. And got to see people with black bags over their heads every day. I widziałem ludzi z czarnymi furkami na ich głowie. To jest nawiązanie też do dokładniej zespołu Death Clot.
Jeżeli go nie znacie, to polecam to zobaczyć. To jest taka parodia, to jest metal, ale taki bardzo, bardzo z jajem, jakby to można było powiedzieć. Częścią tego wszystkiego było to, że Aleksander nie istniał. No offense, Aleksander. I ja torturowałem każdego z tych biednych, czarnoworkowych głów. Kurna, to było zabawne. Ale wtedy jednego dnia ten bezdomny z zielonooką maską gazową pojawił się i powiedział: twój świat skończy się w przeciągu 72 godzin. Ej, weź się z tego wyrwij i zacznij bić nas, proszę. Chłopie, jakie to jest bezczelne. Czy jest jakieś sekretne wejście do naszego laboratorium, o którym nie wiem? Pomyślmy. Hej, jesteś głuchy? Wyrywają nam zęby, ja pierdolę, o kurwa. To jest drastyczne. Jak dostaliście się do naszego laboratorium? Błagaj! To nam zeszło. Proszę, nie chcę umrzeć. Okej. Macie sporo czasu do wzięcia oddechu. Naprawdę. To jest laboratorium gniezdne. Jak się dostaliście do niego, nie będąc zauważonym? Mamy swoje sposoby, Liam, bym powiedział. Ciężki wybór, moi drodzy. Bo jeżeli teraz się zastanowimy, to znowu mogą nas zejść do dna, ale jak widzieliście, to poszło nam nieźle. Nie chcę teraz kłamać, chcę troszeczkę się bardziej nimi podreperować, więc wyznajmy im prawdę. Kupiliśmy trochę we bought some cargo access codes. Aha! Xenolifeerzy kupili dostęp do kodów do cargo na czarnym markecie. Przepraszam, ale tam jest pełno ludzi, którzy proszą się, aby to sprzedać. Interesujące, więc małe szczury, którymi jesteście, kupiły kody dostępu do naszego cargo na czarnym markecie. Ale wciąż są rzeczy, które nie dają mi spokoju. Czego szukaliście w naszym laboratorium? No i teraz się zastanowimy. Hej, jesteś głuchy? Jesteście głusi? Widzicie? Dlatego nie chciałem ryzykować. Odpoczęliśmy dwa razy, co ukradliście z naszej bazy danych. O tym już mówiłeś. Jak widzieliście, odpoczęliśmy dwa razy, prawie doszliśmy do maksimum naszego zdrowia i oni nas znowu przeruchali do takiego stopnia, że znowu krwawimy. Wyrywanie zębów jest bardzo bolesne. Zabiera nam o wiele więcej życia niż to, co robiliśmy do tej pory. Dobra, prośmy, błagajmy ich, żeby nam nie robili krzywdy. Myślę, że nie dam rady. Okej, mamy sporo czasu, oddychajcie. Dlaczego byliście zainteresowani naszymi badaniami? I teraz mamy 93% szans, żeby skłamać. Jak to pójdzie źle, to jesteśmy w dupie. Skłam. Chcieliśmy ukraść Chcieliśmy ukraść dane wywiadowcze wszystkie dane wywiadowcze, jakie mogliśmy, od Imperium Holastycznego. Informacja to siła. To ma sens, nieprawdaż? Nie wiem. Następne pytanie. Aleksander, moje plecy mnie dobijają. No, skończmy ten dzień. Widzicie? I don't like either having to hurt you.
też nie lubię was krzywdzić. Ba, ale kurna. Jeżeli chcecie grać bohatera, moim obowiązkiem jest wybić każdy żyjący, kurewski fragment życia z was. Myślę, że się zrozumieliśmy. Chcesz usiąść? Możemy się zamienić miejscami, co tylko chcesz. O, nie, proszę. Co za jakim strasznym... jaką straszną osobą, która prowadzi te przesłuchania, by to mnie sprawiło, żebym był taką straszną osobą. Odpoczywajcie, moi kochanieńcy. Dobra, i dzisiaj powinniśmy dostać informację. Odpoczniemy bardzo dobrze, weźmiemy następny dzień healing packa i może to przetrwamy. Teraz tutaj pojawia się pytanie, jak szybko nas uratują, bo to nie jest to, że przez 20 dni będziemy musieli to zrobić. To może się sprawić, że teraz poprosimy o medykamenty i zamiast medykamentów zostaniemy uratowani. Albo będziemy musieli wytrzymać jeszcze 3 dni, albo 4 dni, albo 15 dni. To jest tak losowe, że proszę ja was bardzo, ciężko jest powiedzieć, czy uda nam się to teraz zrobić, czy za pół godziny. To jest ciężkie do powiedzenia, ale myślę, że muskuły Aleksandra są w miejscach, w których nie powinny na których nie powinny istnieć przy ludzkiej istocie. Zaczynam lubić moje krzesło. I wonder what that brute face looks like. Zastanawiam się, jak wygląda twarz tego brutala. Może ma opryszczkę pod tym kapturem? To sprawia, że jest jeszcze straszniejszy. Dobra, i przyszedł do nas Liam, moi drodzy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ale ja was muszę na chwilę przeprosić. Za chwilę... Wy nie zauważycie tego, ale za chwilę wracamy. Jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Przepraszam bardzo za tą krótką przerwę, ale czasami takie trzeba zrobić od czasu do czasu. Liam. O, rany. Spędziłem cały dzień schowany w tym szybie wentylacyjnym, oglądając mecze baseballu Ligi Holastycznej. To jest niezłe. To gówno jest chore, ale całkiem niezłe. Powinieneś zdobyć trochę biletów, kiedy... you should try to get some tickets for when we get out. Powinieneś zdobyć kilka biletów, kiedy będziemy już wolni, kiedy się stąd wydostaniemy. Możesz na mnie liczyć. Co powinienem wam przynieść jutro? Healing kit. Zrozumiano. O, i przy okazji trochę użytecznych danych. Mają sporo informacji na temat planety Sinsius. Myślę, że szukają aktywności rebeliantów. Że szukają tam aktywności rebeliantów. Kolejny dzień. Co dzisiaj użyją, żeby nam dopiec? Będą nas przygrzewać czymś gorącym. To nie powinno być tak bolesne jak inne rzeczy, ale... witam z powrotem kolejnego dnia niezwykle przyjemnego show Irvinga i Aleksandra. Co jest, Aleksander? Nie patrz tak na mnie. Dawno już o tym rozmawialiśmy. Aleksander Irving Show po prostu nie brzmi dobrze. Poza tym, ja jestem jedynym, który ciągle gada. Spytajmy naszych gości.
Co o tym sądzicie? Myślę, że Aleksander i jego wkurwiający przyjaciel jest lepszym tytułem. Okej. Zapłacisz za ten komentarz. Za to wyznanie, przepraszam. Gdzie są wasze... Gdzie jest wasza kwatera główna? Pomyślmy. Jesteście głusi? Tak. Ta rękawica może być bólem na waszej dupie. Mogę sobie tylko wyobrażać, gdzie... Nie mogę sobie wyobrażać, gdzie tacy idioci jak wy się chowacie. Weźmy Jack. Niech Jack skłamie. Niech tym razem to Jack skłamie, a nie Burden. Jack. Chowamy się głęboko. We hide on a deep cave. Chowamy się w głębokiej jaskini, ulokowanej na planecie Sincius. To nieprzyjemne środowisko utrzymuje nas bezpiecznych od większości rządów. To ma sens, nieprawdaż? Nie wiem. Następne pytanie. Kim jesteście? Jack. Tym razem Jack pomyśli. I teraz będziemy dużo myśleć, bo następnej nocy, czyli tej, która teraz będzie, dostaniemy healing kit, który może nam pomóc. Więc możemy po prostu tak zwanie push it to the limit. Wiecie, taka piosenka stara, której możecie nie kojarzyć, ale... Hej, jesteście głusi? A, przebiegli nas. Uwierzcie mi, nie chcę tego robić. Nazywam się Irving McAllister. Widzicie? To nie jest takie skomplikowane, więc... pomyślmy. To był głupi pomysł, że zrobiłem to Jackiem, bo przypiekli Jacka, a nie Burdena. Burden, pomyśl. Hej, jesteś głuchy? Chyba, że teraz przygrzejecie... krocze Burdena! To zabolało bardzo! Tak. Ta rękawica, no to już mówiłeś. Powiedzcie mi swoje imiona. Dobra. Błagaj. Nie raszujcie tego. Mamy cały czas na tym świecie. O, to zadziałało. Okej. Mamy sporo czasu. Chcę dokładnie wiedzieć, z kim mam do czynienia. Pomyślmy. Hej, jesteście głusi? Uwierzcie mi, już to mówiłeś. Au. No dalej. Dobra. Nie za bardzo. Laj. Bo Jack zaczął krwawić, więc musimy trochę nad tym pomyśleć. I obydwoje są teraz na tym samym poziomie, więc jeżeli teraz znowu by nas przypiekli, znaczy teraz znowu ochłodzili i tą rurkę, i tą metalową rękawicę, więc jest dobrze. Znowu je ochłodzili do tego stopnia, że muszą je najpierw przygrzać, a potem dopiero nam przypieprzyć. Nazywam się Samuel Kinears. A on to Orson Blomkowicz. Okej, to jest po prostu zajebiście wymyślone. Jak to jest jakiś... nie wiem. Jeżeli to jest jakieś nawiązanie do czegoś, to tym razem nie mam pojęcia. Jak wy wiecie, to napiszcie w komentarzach. Jesteśmy rebeliantami z pustyni Legin. Zauważyliście, że pustynia Legin już się w tej grze pojawiła, więc... Ciekawe. To ma sens, dobra. Kto jest waszym szefem? Pomyślmy. Hej, jesteście głusi? Tak, znowu to samo. Aleksander, czas na naszą tajną broń. Przynieś czerwone ostrze kraba. Nie, czekaj. We had them for dinner yesterday. Shit. Mieliśmy je
na zeszłą kolację. Kurwa. Przepraszam, zabójco much. Widzimy się jutro. Wow, przeżyliśmy to. I nawet mamy sporo zapasu życia, plus zostaniemy uzdrowieni, to jedna rzecz, a druga rzecz, jak zauważyliście, będziemy mogli trochę pokłamać. Ciekawe, co na jutro nam szykują. Boję się... I'm afraid of the wall. Boję się ściany. To jakaś metafora? Nie, stary! Ta pieprzona ściana z ojejku, z łańcuchami naprzeciwko mnie. To ciężkie, aby spędzać całą noc patrząc na to gówno, wyobrażając sobie mnie wiszącego na tym. Ja bardziej się boję tej siekiery. Cześć, Liam. Przyniosłeś nam healing kity? Bardzo fajnie. Ja poproszę cię w takim razie, Abraham. Czy wyjdziesz za mnie? Zamknij się i mnie pocałuj. Suchy żart! Nie muszę już rzucać suchymi żartami. Oni rzucają suchymi żartami. Ale to nie było potrzebne, gro. Naprawdę to nie było potrzebne. Ja chcę informacji następnego dnia i lecimy. Medycyna uleczy wasze rany i sprawi, że będziecie bardziej wytrzymali. Widzicie? Jesteśmy na poziomie zero. Opuszczam was teraz. Nikt nie odprowadził mnie do drzwi. Mam dosyć tego chorego pieprzenia, tego blondaska. No. Zgadza się, ja też już zaczynam mieć troszeczkę dosyć Irvinga, więc wiecie. O kurwa. Najgorszy chyba z dni. Będziemy musieli mniej kłamać. Wiecie coś from your like you? Nienoszenia, not having to wear the same clothes every day, nienoszenia tych samych ciuchów codziennie i brak kawa. Teraz w imię imperatora, jak ja kurwa tęsknię za kawą. Została zakazana 7 lat temu, ponieważ nasz ukochany imperator sądził, że kawa sprawia, że rebelianci myślą. Czasami chciałbym, aby imperator był razem z nami. Just so I could show him the many ways that I disagree with him. Żeby zobaczył, jak w jak wielu sprawach się z nim nie zgadzam. Aleksander, zapomnij to, co teraz powiedziałem. Ale tak naprawdę aktywność rebeliantów zniknęła tak naprawdę. But so did our red department. Tak samo jak nasz czerwony departament. Nie wiem jak ty. Ale jesteśmy zainteresowani w badaniach nad coffeeless scientist. I don't know why you were interested in the research of some coffeeless scientist. Nie wiem dlaczego byliście zainteresowani w badaniach nieupiewających o kawę. Cóż. Powinienem wyznać coś do ciebie, tobie, Irving. Nie byliśmy tam dla kawy. No kurwa, Sherlocku. Powiedz mi wszystko o twoim liderze. Burden. Burden sprowokuj. Wolę, żeby Burden oberwał, niż żeby to był Jack, bo Jacka mogą szybko rozerwać. Albo pomyśl, Burden. Hej, jesteś głuchy? O kurwa. Nie można tak dużo myśleć. Jack, kto jest waszym liderem i co planuje? Burden, sprowokuj. Sprowokuj! Dalej, blondasku, uderz mnie! Imię waszego lidera jest podobne do gówniana rebelia, racja? Poprawnie, jeśli jestem w błędzie.
pomyślimy jeszcze raz i spróbujemy skłamać. Spróbujmy. Jesteś głuchy? Teraz on jest martwy. Jesteś szczęśliwy? Jack! Kurwa. Or you are just a psychopath. Powiem tak. Przepraszam was za to, ale zabiliśmy Jacka przez przypadek. I teraz Jack, mamy wizję Jacka. Wiesz, brakuje mi kwatery głównej Everdasku. Nie wypowiadaj nawet tego imienia, kiedy tu jesteśmy. Pamiętaj, cokolwiek się stanie, nigdy, nigdy nie wyznaj naszych prawdziwych tożsamości. Wiem, wiem. Cut me some slack. Weź wyluzuj, chłopie. I teraz on jest w naszej głowie, Boże Święty. I zniknął, bo pojawił się Lemar. Jack? Nie ma go. Kurwa. Cholera. Przykro mi, Abraham. Niech nie będzie ci przykro. Umarł w sprawie... he died for a cause. Umarł dla sprawy. There's no better death than that. Nie ma lepszej rzeczy niż taka śmierć. Co za gówno. Nie ma dobrej śmierci. Jego krew jest teraz na mnie. I should have listened to you and aborted the space lab hijack. Powinienem cię posłuchać i nie atakować tego kosmicznego nie porywać tego kosmicznego laboratorium. Hej, czego się spodziewałeś, kiedy zaczynałeś rewolucję? Wielkie szanse zawsze idą w parze z krwią. Dosyć, Abraham. Nie przyszedłem tutaj dla pieprzenia. Skupmy się na tym, aby wyciągnąć cię stąd żywym. Co powinienem przynieść jutro? Informacja. I tak tego nie zrobimy. Dobra, mamy... Kerschmidt Bandit. Jakaś bandyci Kerschmidt, za których wyznaczono nagrodę. I bardzo mi przykro, że do tego doszło, ale dubidu, dubida. Pomijmy to, co mówi Irving, moi drodzy. Bardzo mi przykro, ale tak jak mówiłem, no chcę, żeby Jack przeżył, więc cokolwiek by się dzisiaj dało, prowokujemy. Lubisz gry? Dobra. Broń, dobra. Prowokuj. Jedna z siedmiu. Prowokuj. Showtime. Jedna z sześciu. Prowokuj. Po prostu to zakończmy i zabij Burdena i będzie tyle. Prowok. Zabij go. I będzie śmieszniej, jak przeżyje ten dzień. Showtime. Mam dosyć. Przeżyliśmy ten dzień, prowokując go cały czas. Fajnie. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Nie będę już dłużej tego ciągnął. Tak jak powiedziałem, Jack nie żyje, więc... Sorry za to, ale... No, w tym miejscu po prostu skończymy ten odcinek. Wiem, że może nam pójść i możemy przeżyć, ale... Ale, tak jak mówiłem, chcę, żeby Jack przeżył, więc... Więc cóż... przykro mi bardzo, ale... Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się nie podoba ta decyzja, bo wiem, że może wam się ta decyzja nie podobać, ale ja jestem perfekcjonistą, więc czego się spodziewacie? Dlatego nie gram w gry RPG na wizji, bo to by było zbyt perfekcjonistyczne. Ale dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie tej serii, piszcie je w komentarzach. Także trzymajcie się. Cześć.